Dzień dobry. Dzisiaj wybieram się w rejon Tatr Zachodnich. Niestety, ale w dobie dzisiejszego pędu za karierą, za pieniążkiem, dużo ludzi zapomina o przyziemnych sprawach, takich jak kawałek wypoczynku. No i niestety dzisiaj muszę iść w Tatry samotnie. Celem mojej dzisiejszej wyprawy będą okolice Doliny Chochołowskiej. Pójdę na Orawską Bramę odszukać dawnej opuszczonej wsi, która istniała w tamtym rejonie, a następnie będę chciał odnaleźć ruiny skoczni narciarskiej. Na pewno większość z Was nie wiedziała, że w Tatrach w Zakopanem oprócz tej skoczni Wielkiej Krokwi znajduje się jeszcze inna skocznia narciarska. Postaram się ją odnaleźć, no i pokazać. Znajduje się już na parkingu u wylotu Doliny Chochołowskiej. Dzisiaj bileciki parkingowe 7 zł za dobę. Także dosyć tanio. No i udaję się w rejon nieobjęty parkiem narodowym. Nie ma tam wytyczonych szlaków. Będę się poruszał za pomocą GPS-a. Zaraz kalibruję wysokościomierz w zegarku, ponieważ będzie mi bardzo potrzebny w celu ustalenia położenia za pomocą poziomic. W Tatrach Wysokich panuje jeszcze regularna zima, jest koniec marca, 2 metry śniegu na szczytach, przede mną czerwone wierchy, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. No i cóż, ruszamy na szlak. Orawska Brama kryje w sobie bardzo dużo ciekawostek, ale o tym opowiem na miejscu. Także zostańcie ze mną, będzie ciekawie, będzie dużo ciekawych informacji, o których na pewno nie wiecie. Okej, wszedłem już w las, który zaprowadzi mnie do pierwszego punktu o nazwie Hawryłówka. Rozpoczynam z wysokości 880 metrów nad poziomem morza. Dzisiaj nie zrobię jakiegoś tam dużego przewyższenia. Jakie zagrożenie może czyhać na mnie tutaj w tej okolicy? Największym zagrożeniem jest spotkanie niedźwiedzia. Szczególnie taki, który świeżo się obudził po zimie i szuka jedzenia. Drugim zagrożeniem mogą być wilki, chociaż nigdy nie spotkałem w Tatrach żadnego wilka. Minąłem potok Siwa Woda, wypływający z Doliny Chochołowskiej. Jest on dość bidny, znaczy to, że wysoko w górach, pomimo że świeci słońce, panuje ujemna temperatura i śnieg się całkowicie nie topi. Nie wziąłem ze sobą kolców na buty, to mój błąd, bo myślałem, że w lesie nie będzie śniegu, a jednak jest. No ale dam jakoś sobie z tym poradzę. Tereny, po których obecnie idę, należą do wspólnoty 8 wsi. Nie znajdują się w Parku Narodowym, stąd i wyrąb lasu trwa tutaj na całego. Z Hawryłówki roztacza się wspaniały widok na Giewont i na Czerwone Wierchy. Hawryłówka leży zaledwie 5 minut marszu od głównej drogi prowadzącej z Chochołowa do Kościeliska. W drodze walnąłem sobie kawkę ze stacji paliw.
Kawa to bardzo dobre rozwiązanie dla organizmu, szczególnie w momencie, kiedy nasz organizm ponosi długi i intensywny wysiłek, co najmniej jedną godzinę. No, jak wiemy, czynniki uboczne kawy to przede wszystkim zakwaszenie organizmu. Rozglądam się, czy nie ma gdzieś tropów niedźwiedzia, ale jak na razie znalazłem tropy człowieka, psa, sarny i jelenia, no i zająca, więc jest dobrze. Oczywiście idąc sam, cały czas muszę się wracać po kamerę, jeśli kręcę takie kadry. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnego wytypowanego szlaku, tylko rozjeżdżone trakty. W czasach przed II wojną światową była tutaj wytyczona bardzo popularna ścieżka, która prowadziła właśnie przez Orawską Bramę do Słowacji. No ale po II wojnie, kiedy wytyczono nowe granice, ścieżka się zatarła. Turyści przestali chodzić tymi drogami. Wygląda to tak, że droga jest rozjeżdżona na szerokości 50 metrów. Idzie mi się bardzo dobrze. Ziemia jeszcze nie zdążyła pod Tatrami rozmarznąć, więc jest twarda, ubita. Zdjąłem nawet kurtkę, żeby się nie zapocić. Dzisiaj jest już naprawdę ciepło. To już chyba jest wiosna. GPS informuje mnie, że zbliżam się już do Orawskiej Bramy. Jeśli ktoś chciałby się w to miejsce wybrać, polecam nie iść samemu, ponieważ przez las nie prowadzi żaden szlak turystyczny. Jest mnóstwo rozwidleń, łatwo się pogubić. Więc odpowiedni GPS, najlepiej z naniesionym punktem bezpośrednio na mapę, w telefonie chociażby. No i wtedy możemy już iść. A ja widzę już Orawską Bramę. Wygląda to naprawdę klimatycznie.